Dzień dobry, nazywam się Tomasz Dubowski. Witam Państwa serdecznie z cyfrowej bazy wiedzy Uniwersytetu w Białymstoku. Nasze dzisiejsze spotkanie i wykład będzie poświęcone działalności Unii Europejskiej w sferze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, a także pozycji i zadaniom wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz kwestii globalnej roli Unii Europejskiej. Tematy ważne, ciekawe, intrygujące. Mam nadzieję, że z satysfakcją wysłuchają Państwo te kilku słów na temat kwestii, które wskazałem. Szanowni Państwo, żeby powiedzieć nieco więcej o polityce zagranicznej bezpieczeństwa Unii Europejskiej, trzeba zacząć od polityki zagranicznej Unii Europejskiej pojmowanej szeroko, sensu largo. Dla tej działalności Unii Europejskiej no, przyjęło się używać pojęcia działania zewnętrzne Unii Europejskiej. Jest to pojęcie, które w traktatach. Ustanawiających Unię Europejską jest obecna, ona tam występuje i trzeba powiedzieć, że te działania zewnętrzne, ta polityka zagraniczna Unii Europejskiej w szerokim rozumieniu jest to obszar no, dość zróżnicowany wewnętrznie. Chodzi tu przede wszystkim o pewną dychotomię tych działań zewnętrznych, a ona polega na tym, że część aktywności Unii Europejskiej w sferze polityki zagranicznej to są aktywności. Unijne uregulowane w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. One podlegają dość specyficznemu reżimowi prawnemu reżimowi, który nazywa się czasami ponadnarodowym, wspólnotowym czy też unijnym. On w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że działania Unii w tym zakresie, akty, jakie Unia w tym zakresie tworzy, przyjmowane są przez instytucje, które z jednej strony reprezentują państwa członkowskie, ale z drugiej strony są też to instytucje od państw niezależne. W większości przypadków co do zasady akty te tworzone są większością głosów, no i także przypisuje się im takie walory jak pierwszeństwo przed prawem krajowym oraz skutek bezpośredni. Dziedziny, które w tym reżimie się mieszczą, a dotyczą sfery zewnętrznej działań Unii Europejskiej, to chociażby wspólna polityka handlowa czy też pomoc humanitarna bądź tak zwane środki ograniczające. Natomiast drugim nurtem polityki zagranicznej Unii Europejskiej postrzeganej szeroko, jest właśnie wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. I ta polityka w większości jest w zasadzie w całości uregulowana jest w Traktacie o Unii Europejskiej i ona, Szanowni Państwo, podlega pewnym szczególnym zasadom. Ona różni się dość istotny, w dość istotny sposób od tego, co wynika. Z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej różni się od tego trybu, w jakim prowadzone są działania zewnętrzne, opisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W ramach kompetencji unijnych dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa mieszczą się w zasadzie wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa, w tym także stopniowe określenie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony. Tak jak powiedziałem, wspólna polityka zagranicznej bezpieczeństwa Unii Europejskiej polega szczególnym zasadom i procedurom, i jest to w traktacie o Unii Europejskiej wyraźnie wskazane. Ten, ten, ten szczególny charakter procedur dotyczących wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa polega przede wszystkim na tym, że ta polityka jest prowadzona, realizowana przede wszystkim przez instytucje, które reprezentują państwa członkowskie, są od tych państw zależne, stanowią ich reprezentację, a są to przede wszystkim Rada Europejska oraz Rada. Ta pierwsza składa się z szefów państw lub głów państw członkowskich, czyli jest to taki powiedziałbym najwyższy polityczny szczebel reprezentacji państw członkowskich, to jest Rada Europejska. Natomiast Rada no, to jest ta instytucja, która składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich, szczebla ministerialnego, którzy są upoważnieni do tego, by w imieniu państw członkowskich zaciągać zobowiązania. I te dwie instytucje spośród wszystkich siedmiu unijnych instytucji odgrywają największą rolę w kreowaniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dodatkowo, trzeba też podkreślić, że ta polityka Opiera się na procesie decyzyjnym, w którym jednak wciąż dominuje podejmowanie decyzji w sposób jednomyślny. Tutaj nie niezdecydowano się na to, by decyzje w ramach wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa podejmowane były większością kwalifikowaną, tak jak ma to miejsce w reżimie traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i polityk zewnętrznych, które w tym traktacie są. Opisane tutaj w ramach wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, jednak dominuje jednomyślność. Oczywiście pewne wyjątki są przewidziane, natomiast to są wciąż wyjątki. Zasadą jest jednak jednomyślne podejmowanie decyzji. No i wreszcie, akty, które w tym, w ramach tej polityki są podejmowane, one też różnią się co do istoty od tych, które są podejmowane w ramach polityk uregulowanych w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To nie są tożsame akty. A przynajmniej nie, nie, nie każdy z nich ma swój odpowiednik w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i ich oddziaływanie na chociażby prawo krajowe jest zupełnie inne niż ma to miejsce w przypadku polityk uregulowanych w traktacie o, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Można zapytać, dlaczego tak się dzieje i to pytanie jest w naszej prezentacji podkreślone kolorem czerwonym, dlaczego akurat ta wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej podlega tym szczególnym zasadom i procedurom. Szanowni Państwo, no, mówimy tutaj o bardzo... W wrażliwym obszarze, wrażliwym z perspektywy państw członkowskich, ta wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa to właśnie kwestie dyplomacji i obrony, także bezpieczeństwa i obrony. Sfera wrażliwa, ponieważ z perspektywy państw w ogóle są to obszary, które no, przesądzają o ich, wydaje się, suwerenności. I w tym sensie chyba trzeba zaznaczyć, że państwa członkowskie Unii Europejskiej nie są jeszcze, nie były dotąd i chyba wciąż nie są gotowe do tego, żeby przekazać Unii Europejskiej zbyt daleko idące kompetencje w sferze właśnie dyplomacji e, e, oraz kwestii bezpieczeństwa, czyli tego, co zaklęto prawda, w tej polityce, wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa e, Unii e, Europejskiej. Zresztą. Można tutaj dodać jeszcze jeden argument, yy, który jest pewnego rodzaju konsekwencją pierwszego. Zwrócić trzeba uwagę, że mamy w Unii Europejskiej 27 państw członkowskich o różnej historii, różnych doświadczeniach, yy, o różnych uwarunkowaniach ich polityki zagranicznej i byłoby chyba rzeczą niezwykle trudną, żeby w sposób skuteczny przekazać yy, kompetencje Unii Europejskiej do tego, by w imieniu ich wszystkich, 27 państw członkowskich mogła prowadzić jedną, jednolitą, obowiązującą wszystkie państwa członkowskie politykę zagraniczną w bardzo, tak jak powiedziałem, wrażliwym obszarze, czyli dyplomacji właśnie i e, 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 bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, mówiąc o wspólnej polityce zagranicznej bezpieczeństwa, warto wskazać, na jakich instrumentach opiera się jej realizacja, jej funkcjonowanie. Przede wszystkim jest to tak zwane określanie ogólnych. Wytycznych, a także przyjmowanie pewnego typu czy pewnych typów decyzji. Te decyzje dotyczą albo działań, które powinny być podjęte przez Unię Europejską, albo stanowisk, które Unia Europejska powinna prezentować w kontekście określonych sytuacji międzynarodowych, na przykład. Wreszcie mogą to być decyzje dotyczące zasad, sposobu wykonywania decyzji dotyczących czy to działań Unii Europejskiej, czy też przyjmowanych przez nią stanowisk. Pewnym instrumentem, który także wykorzystywany jest w ramach wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa jest umacnianie systematycznej współpracy między państwami członkowskimi w prowadzeniu ich polityk zewnętrznych, bo tak jak wskazaliśmy no tutaj państwa wciąż jednak zachowują pozycję wydaje się kluczową, a Instytucje, które realizują wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, to tak jak powiedzieliśmy sobie, są instytucje, państwa członkowskie reprezentujące. Ogólnie można powiedzieć, że ten schemat realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa polega na takich powiem, trzech etapach. Najpierw Rada Europejska ustala. Strategiczne interesy oraz cele i wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Na tej podstawie Rada, czyli ta druga z międzyrządowych instytucji Unii Europejskiej, opracowuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz podejmuje te właśnie decyzje niezbędne do jej określenia i wykonania, jej realizacji, jej wdrożenia, prawda? Aż wreszcie wspólna polityka zagraniczna jest. Wprowadzona w życie przez wysokiego przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz przez państwa członkowskie z wykorzystaniem środków tak krajowych, jak i środków unijnych. Tak mniej więcej wygląda ten łańcuszek, prawda, ten schemat, na którym opiera się kreowanie, tworzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, niezwykle ważną rzeczą w w kontekście, o którym rozmawiamy, jest zachowanie spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Powiedzieliśmy na początku, że ta szeroko pojmowana polityka zagraniczna Unii Europejskiej to są właśnie działania zewnętrzne i one składały się z różnych dziedzin, w tym jedne regulowane są w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i podlegają temu specyficznemu trybowi ponadnarodowemu, tak go nazywajmy. A z drugiej strony jest to ta właśnie wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa podlegająca procedurom szczególnym i szczególnym zasadom. Z tej perspektywy oceniając te kwestie, warto podkreślić i traktaty to czynią, że niezwykle istotną kwestią pozostaje zachowanie spójności tych wszystkich elementów składających się na politykę zagraniczną Unii Europejskiej, pojmowaną w sposób szeroki. Tutaj chodzi zarówno o spójność poszczególnych polityk w ramach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale, i co jest chyba najważniejsze, także o to, by spójność była zachowana między tą sferą dyplomacji bezpieczeństwa Unii Europejskiej, czyli wspólną polityką zagraniczną bezpieczeństwa, oraz pozostałymi elementami, komponentami działań zewnętrznych Unii Europejskiej. I w tym kontekście, szanowni Państwo, pojawia się. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych Polityki Bezpieczeństwa, organ unijny, który jest jednym z filarów naszego dzisiejszego spotkania, naszego dzisiejszego wykładu. Ponieważ to on wspólnie z Radą zapewniać ma jednolitość, spójność i skuteczność działań Unii Europejskiej, działań oczywiście zewnętrznych, czyli tej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, o której mówimy wciąż. W tym kontekście szeroko. W związku z tym, szanowni Państwo, ta pozycja wysokiego przedstawiciela, jego rola w systemie unijnym w dużej mierze wiąże się z tą właśnie dychotomią działań zewnętrznych Unii Europejskiej, o której wspomnieliśmy, i w tym kontekście i w tym świetle warto ten organ, jakim jest wysoki przedstawiciel, rozpatrywać. Szanowni Państwo, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa powołuje Rada Europejska. Przypomnę, ta instytucja, która składa się z szefów państw lub rządów państw członkowskich. Powołanie wysokiego przedstawiciela dokonuje się większością kwalifikowaną. Głosowanie w Radzie Europejskiej wymaga większości kwalifikowanej, co ciekawe, a o szczegółach powiem za chwilkę jeszcze. Co ciekawe, wysoki przedstawiciel jest mianowany przez Radę Europejską większością kwalifikowaną za zgodą przewodniczącego Komisji Europejskiej, za zgodą przewodniczącego Komisji Europejskiej i w zasadzie zgodnie z artykułem 18 Traktatu o Unii Europejskiej w podobnym trybie można wysokiego przedstawiciela odwołać, to znaczy ponownie potrzebna będzie większość kwalifikowana w Radzie Europejskiej oraz zgoda przewodniczącego komisji europejskiej w taki sposób ukształtowano tryb powoływania i odwoływania wysokiego przedstawiciela natomiast szanowni państwo niezwykle interesującą rzeczą jest to w jaki sposób osadzono w tym wymiarze instytucjonalnym wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa jest to Konstrukcja niezwykle ciekawa i wiążąca się właśnie z kwestią zachowania spójności, jednolitości, a przez to także efektywności, skuteczności działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Otóż można powiedzieć, że wysoki przedstawiciel z jednej strony jest organem Unii Europejskiej o pewnej autonomii, natomiast niezwykle ważne jest też to, że jako organ Unii Europejskiej